Witajcie kochani w nowym filmie z cyklu Food Haul. Przepraszam Was, że w czapce, ale mówiłam w innych filmach, że no niestety, ale dzisiaj wyglądam w tych włosach. Idź stąd i nie wracaj. Tak więc będziecie mnie widzieli w tej stylówie i w tej czapce jeszcze w dwóch innych filmach, także bardzo Was przepraszam, jeżeli Was to gdzieś tam w oczy kole, ale uwierzcie mi, lepiej w tym, aniżeli bez tego. Dobrze, moi drodzy, zaraz przechodzimy do tego, co kupiłam, co mam w środku. Was oczywiście, moi drodzy, zapraszam do oglądania, czyli tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ślad po sobie w postaci komentarza. Nie przedłużam, no i zaczynamy. Dobrze, moi drodzy, papier jak papier, więc nad tym nie będziemy się dłużej rozwodzić. To powiem Wam, że nawet nie pamiętam, ile on kosztował. O matko. Tak, to jest paragon biedronkowy. Już Wam mówię, papier toaletowy był, moi drodzy, 16,71, bo jakiś tam maleńki był rabat. Do tego tak, wzięłam chusteczki higieniczne w pudełeczku i te chusteczki były za 5,46. Dalej mamy grześki, też te same, co ostatnio kupowałam, czyli te w chyba w czekoladzie deserowej, czy one są w jakiej? Nie jest napisane w jakiej czekoladzie, po prostu w czekoladzie. Ale mi się wydaje, że to są te w deserowej. One kosztowały 12 zł z groszami. Oczywiście gazetka jest, jedna i druga. Więc zaraz zrobię kawę i pewnie usiądę sobie z czymś słodkim. A mam jeszcze te moje drożdżówki przecudowne. Wzięłam sobie oczywiście zapas zawsze u mnie herbat moich zielonych z pigwą. Musi być Big Active, dwie sztuki, jedna za niecałe 5 zł. Wzięłam sobie, moi drodzy, również takie rzeczy jak kisiel truskawkowy, dwa opakowania, bo go teraz zabieram zawsze do pracy i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa, jak nie chce się czegoś takiego porządnego zjeść, a nie chce się też głodować, to powiem Wam, że robię sobie taki kubas i od czasu do czasu tą łyżeczką sobie tam zamieszam i wiecie, no i jem, po prostu jem. Jeżeli chodzi o kisiel, on był, moi drodzy, w cenie chyba za 99 groszy, bo widzę, że Pan mi tutaj też skasował to jako budyń. No nie wiem. W każdym razie dwa opakowania i to jest kisiel truskawkowy, on już jest z cukrem. I jeszcze trzy budynie waniliowe, one też były z cukrem i one też były za 99 groszy. Wzięłam sobie również taką herbatę, ja ją kiedyś kupiłam, o smaku słodkiej maliny, ona jest co prawda aromatyzowana, ale powiem Wam, że jest bardzo dobra, zwłaszcza do naszej kochanej zimowej herbaty, którą już niebawem będziemy zapewne sobie robić. I to jest ta marka Ramsay i ona jest chyba marką biedronkową. Tak? Chyba tak. Ale jest bardzo smaczna, naprawdę, słodziutka. Wzięłam sobie również nitki cięte Filini z Lubella i one były za... No, i ten makaron był za niecałe 4 zł, 3 z groszami. Skusiłam się, moi drodzy, jeszcze na chleb. Miałam ochotę właśnie na chleb żytni z ziarem owsa i on był za 5 zł. Z groszami. Chcecie dokładnie znać cenę? To już Wam mówię. A nie! Ja myślałam, że on jest za 5 zł. A się okazało, moi drodzy, okazuje się, że on był za 6,36. No więc powiem Wam, ceny chlebów też poszły w górę. Zresztą jak wszystkiego. Umówmy się. Co teraz nie zdrożało, prawda? Dobrze, przy kasie stałam i patrzyłam na te różne batoniki i tak dalej, jakoś mnie tak, wiecie, oczarowały, co po niektóre, ale stwierdziłam, że wezmę sobie jeden. Peanut with Caramel, baton w czekoladzie mlecznej Magnetic. O!
To jest ten batonik. I już Wam mówię, cena tego batonika to złoty 29 zł. Wzięłam sobie również dwa czerwone wina, bo była promocja, jak się brało dwie butelki, to jedna butelka była za 24,99, więc wzięłam dwa, to są dwa wytrawne, a teraz będę szła na imprezę do znajomych, więc akurat jedną buteleczkę zabieram ze sobą. Mleczna Dolina, osełkowe masło ekstra, 10 z groszami, niecałe 11 zł. Wiecie, że zawsze kupuję i zawsze mam gdzieś schowane tuńczyka w oleju. To są takie kawałki, 3 sztuki. One i akurat te tuńczyki były za 17 zł, niecałe. Majonez strasznie podrożał, wiecie? Wzięłam tutaj pół litra i on kosztował prawie 9 zł. Ale już mi się kończy, więc musiałam wziąć. I będę musiała chyba sobie, wiecie co, tak pomyślałam, zrobić większy zapas właśnie majonezów. No bo na święta, ja powiem Wam szczerze, nie chcę dużo robić, ale na pewno chcę zrobić sobie sałatkę jarzynową, której dawno nie jadłam. Miałam sobie zrobić na Wielkanoc, ale no z różnych względów po prostu u mnie Wielkanoc była taka bardzo po macoszemu w tym roku. Natomiast chcę, żeby te święta moje były takie naprawdę moje. Moje, ode mnie, dla mnie. O. Więc na pewno majonez by mi się przydał, na pewno jeszcze muszę musztardy kupić, bo już te co miałam, słuchajcie, mi się prawie wszystkie pokończyły, tam chyba jeszcze dwa tylko słoiczki mi zostały. Tak kocham musztardę, moi drodzy. I teraz też będę robiła taki sos szaro-musztardowy, do tego właśnie jajko gotowane, ziemniaczek, ideolo. Wzięłam sobie ponownie, wiecie co, twaróg wędzony. I on jest wędzony, dynam z drewna olchowego i bukowego, delikat. Powiem Wam, że jest nawet. Ten, o którym Wam mówiłam wcześniej, to mi się wydaje, że to był chyba kupiony w Lidlu. Ale ten z Biedronki też daje radę. I już Wam mówię, jeżeli chodzi o ten ser wędzony, wiecie co, nie mogę go znaleźć, ale on kosztował chyba około 6 zł, tak z tego co pamiętam. Dobrze, tutaj wzięłam sobie również, bo wiecie, że ja sery kocham, jestem po prostu osobą, która może Wam polecić, bo jadłam praktycznie większość serów, które są w dyskontach. Ten camembert jest przecudowny, akurat się nadaje do każdego wina, na kanapkę, do różnego rodzaju sałatek, więc do zapiekania z żurawiną, no po prostu bajka. 7,50 jakoś tak. Wzięłam również sobie Donatello oliwki z chili, bo tak jak Wam powiedziałam, idę w przyszłym tygodniu na taką posiadówkę do znajomych i będziemy robić pizzę. Ja będę robiła pizzę, będzie domowa, będzie wino, będą jakieś przekąski, więc pomyślałam sobie, że ser, oliwki jak najbardziej będą się wpasowywały akurat w ten klimat, więc tutaj takie opakowanie 150 gramów. I te oliwki były za niecałe 6 zł. Wzięłam sobie również koncentrat pomidorowy Culineo i on był chyba za 2 zł, bo on jest tańszy, w tańszej wersji. Skusiłam się jeszcze na tampony organiczne Feminy. Były dość drogie, powiem Wam, bo one, wiecie co, ja ich jeszcze nie miałam, sobie je przetestuję, ale te tampony były za 10 zł, 16 sztuk. Tak one wyglądają, więc nie wiem, czy one są dobre, ale powiem Wam, że są drogie. Więc dajcie mi znak, jeżeli któraś z Was miała i czy Wam się sprawdziły, czy też nie. Skusiłam się również, bo będę chciała zrobić Wam w jednym cyklu Kuchnia Wrze taki pumpkin spice latte, więc wzięłam sobie dynię piżmową, bo będę potrzebowała zrobić mus z dyni, więc trzeba będzie ją upiec. A uważam, że ta piżmowa, ona jest bardziej delikatniejsza, bardziej kremowa, łatwiej się ją obiera, aniżeli te zwykłe, takie tradycyjne, ja nie wiem jak one się nazywają, ale ta piżmowa jest, no, jest idealna. Aczkolwiek powiem Wam, że ja wolę tą taką, może jak ona się nazywa, hohajdiko? Jakoś tak, ale wiecie o jaką mi chodzi. Natomiast ta jest słodka, słodka i tyle. Wzięłam sobie również jajeczka, bo wiecie, że u mnie jajek nie może zabraknąć, ale wzięłam tylko jedno opakowanie, bo wiedziałam, że i tak będę szła jak wielbłąd, więc sorry. 8 zł kosztowały jajka.
drogo, drogo. Kolejna butelka, tym razem oliwa, 750 ml i ona kosztowała niecałe 17 zł, więc widzicie, ile tego tutaj jest, po prostu tak, dwie flaszeczki, trzecia flaszeczka, majonez, dynia, to wszystko jest tak ciężkie, a widzicie, bo za dynię, wam nie powiedziałam, ile za dynię zapłaciłam, dynia piżmowa, ona była za 8,50, więc cała, nawet, i ile ona miała? Ona miała, moi drodzy, 1,5 kg. No więc myślę, że troszkę tych rzeczy będę mogła z tej dyni zrobić. No i oczywiście, skoro królowa serów, no to gołda kilogramowa musi być. I powiem wam, co zauważyłam. W zeszłym tygodniu, jak patrzyłam, i bo byłam przelotem tylko, ale tam mało co kupiłam, więc nawet tego wam nie nagrywałam, to akurat ten ser kosztował 28 zł z groszami. Dziś już kosztuje, a to jest raptem tydzień różnicy, 29,90 coś, więc złotówkę drożej. I obawiam się, że no niestety, ale z tygodnia na tydzień te ceny będą rosły. Dlatego ja postanowiłam, że to, co będę mogła, będę po prostu robiła zapasy, bo uważam, że tak trzeba. Jeżeli coś mogę sobie zamrozić, przechować, czy to puszki, czy tak jak majonez, musztardę, koncentraty, makarony, to po prostu będę to kupowała i będę sobie trzymała w szafeczkach. Po prostu to będą moje zapasy, bo powiem wam, że dzisiaj może tego tak za bardzo nie czujemy, powiedzmy różnicy w złotówce, ale za miesiąc to już nie będzie złotówka, bo to już będzie dodatkowe 5, 6, 7 zł, więc kochani, taka jest moja recepta na to, co się dzieje teraz obecnie na świecie, to co dzieje się obecnie nie tylko w naszym kraju, bo nie tylko w naszym kraju mamy inflację, nie tylko w naszym kraju zmagamy się z takimi problemami, bo z tego co wiemy i wszyscy wiemy, problem ma cały świat. Dobrze, kochani, to wszystko. Ja za wszystkie zakupy, moi drodzy, zapłaciłam 245 zł. Jestem przekonana, że gdybym oczywiście wina nie wzięła, to bym zapłaciła 200 zł. Ale mówię, no idę na tą imprezę, więc i tak bym musiała jakieś wino kupić, więc tutaj skorzystałam też z tego rabatu. Dobrze, kochani, tym akcentem się z wami żegnam. Mam nadzieję, że nie będzie to przegadany film, aczkolwiek starałam się, żeby w miarę szybko i sprawnie to poszło. Chowam wszystko to, co do lodówki, do szafek, to, co jest do schowania. No i tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście po raz kolejny ze mną. Widzę, że bardzo lubicie tą serię właśnie zakupową, te food haule spożywcze. I porównywałam sobie filmy właśnie spożywcze z Lidla i z Biedronki, to powiem wam, że u mnie znacznie lepiej wyświetlają się te biedronkowe, co mnie bardzo cieszy. Dlaczego? Dlatego, że Biedronka jest chyba jednym z takich moich ulubionych sklepów, do których lubię chodzić, a tutaj, zwłaszcza dla tych nowych, którzy są na moim kanale, ja w ogóle nie lubię robić zakupów. Dla mnie zakupy spożywcze i takie, wiecie, chemiczne mogłyby w ogóle nie istnieć. Ja najchętniej to chciałabym, i to też czasem robię, że jak nie mam naprawdę sił przerobowych w danym miesiącu, to robię takie większe zamówienie na Frisco, pan mi przychodzi, przywozi mi te wszystkie rzeczy i mam jakby problem z głowy. Dlatego jeżeli już mam iść na zakupy spożywcze, to zazwyczaj wybieram Biedronkę. Mam trochę daleko, ale powiem wam, że to traktuję jako też taki mały trening. To jest takie właśnie preludium do tego, co za chwileczkę będę robiła, a mianowicie za chwileczkę rozbieram się, znaczy inaczej, przebieram się i biorę się za sprzątanie. Także siła, moi drodzy, jest kobietą. Dziękuję wam pięknie. No i co? Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! Sometimes someone was bad, oh, can't you see? I'm just being weak. I think you know that I care for you. I think you know that I care for you, I do. But sometimes I can't be there for me. Sometimes I can't be there, baby, can't you see?
I'm just being me. Sometimes we just collide in.